Jak co roku prowadzimy prace wykopaliskowe na stanowisku dokumentacyjnym Trias w Krasiejowie, czyli w skałach osadowych sprzed ponad 200 milionów lat. Obecnie pracuje tutaj silna grupa z Belgijskiego Stowarzyszenia Paleontologicznego. Później będziemy mieli jeszcze grupy z właściwie całej Europy w ramach wymiany Fortem, programu Unii Europejskiej. Będą też grupy z Wielkiej Brytanii. No i jak co roku szukamy szczątków kręgowców przede wszystkim. W związku z tym, że mamy kilka silnych grup, to będziemy tutaj do 15 sierpnia w tym roku. Wiadomo, że nie jest przyjemnie, te skały są bardzo suche, dziarenka wpadają do oczu. Jeśli jest za mokro, to zapadamy się po kolana w błocie, ale paleontolodzy łatwo się nie poddają, także niełatwo nas zniechęcić.